Neil Armstrong był pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Księżycu. Lądowanie było wielkim wydarzeniem telewizyjnym w 1969 roku i oglądały je miliony ludzi. Do dziś o misji Apollo 11 napisano dziesiątki książek, zdjęcia pokazywane są w kółko w telewizji, a dziesiątki lat po lądowaniu na Księżycu wciąż krążą plotki, że to wszystko było sfałszowane. Większość zainteresowanych osób zna te fakty od dawna, ale założymy się, że nie znałeś tajemnic lądowania na Księżycu, którymi zaraz się z Tobą podzielimy. Zanim jednak zaczniemy, chcielibyśmy prosić Cię o aktywne wsparcie. Możesz to zrobić w prosty sposób, subskrybując kanał już teraz, aktywując dzwonek powiadomień i dając nam kciuk w górę na końcu filmu, jeżeli Ci się spodoba. Zaczynamy od mniej znanych faktów o lądowaniu na Księżycu, a na koniec ujawniamy największy sekret astronauty Nila Armstronga. Kolejny trening przed lądowaniem na Księżycu. Powszechnie wiadomo, że astronauci muszą przejść szkolenie, ale prawdopodobnie nie wiedziałeś, jak niesamowity trening przeszedł Neil Armstrong, zanim udało mu się polecieć na Księżyc. Przygotowania trwały trzy lata. Ćwiczenia w chodzeniu po linach są jednymi z bardziej nieszkodliwych i prawdopodobnie zabawnych. Ze względu na mniejszą grawitację Księżyca i niewygodne skafandry kosmiczne, Armstrong i jego kolega Basaldrin musieli miesiącami ćwiczyć chodzenie w warunkach księżycowych. Bez tego treningu Armstrong mógłby po prostu przewrócić się na Księżycu lub ledwie postawić jedną stopę przed drugą. Aby sprawdzić nerwy astronauty i jego wolę przetrwania w nagłych wypadkach, Armstrong, były oficer marynarki wojennej, został wystawiony na warunki przetrwania w samotności na pustyni, w dżungli i na Arktyce. Chociaż dzisiejsi astronauci również przechodzą takie testy w ekstremalnych warunkach, zwykle odbywają się one w sposób kontrolowany i w ustalonych warunkach. Armstrong natomiast został po prostu zrzucony w przypadkowym miejscu w latach 60. i musiał radzić sobie sam przez kilka dni lub tygodni. W przypadku katastrofy w przestrzeni kosmicznej lub na księżycu astronauta musiałby również wiedzieć, jak w każdej chwili udzielić sobie pomocy. Armstrong zdał wszystkie te testy celująco, choć był żołnierzem marynarki wojennej, a nie naukowcem, wziął udział w kursach z geologii i mineralogii, badał pola gazowe i lawowe, oraz oczywiście otrzymał obszerne instrukcje z astronomii i astrofizyki. Ekstremalne warunki jeszcze przed startem. Dwa tygodnie przed startem Apollo 11 Armstrong musiał zrezygnować z normalnego życia. Nocował w laboratorium snu NASA, był monitorowany przez całą dobę i kontrolowany przez lekarzy. W czasie dziesięciodniowej podróży na księżyc nie było co jeść. Dieta astronautów składała się wyłącznie z suszonych i sproszkowanych warzyw, zmieszanych z odrobiną wody. Oprócz braku możliwości przygotowania jedzenia lub obchodzenia się z nim w stanie nieważkości, powód tej minimalnej diety był zupełnie inny. NASA starała się powstrzymać astronautów. Astronautów od korzystania z toalety częściej niż było to absolutnie konieczne. W tym celu Armstrong i inni astronauci zostali poddani oszczędnej diecie na kilka dni przed startem. W swoich wspomnieniach Armstrong ujawnił, że jego ostatnim prawdziwym posiłkiem przed lotem było wystawne śniadanie, złożone ze steku, jajek, tostów, soku i kawy. Lądowanie na księżycu przebiegło inaczej niż planowano. Podróż kosmiczna to coś, co większość ludzi wyobraża sobie jako bardzo ekscytujące. Dla samych astronautów start i lądowanie były najbardziej ekscytującymi częściami ich podróży. W międzyczasie Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins mieli też sporo nudy. Lot na Księżyc trwał 109 godzin i 42 minuty. W tym czasie mężczyźni na pokładzie Apollo 11 pokonali prawie 239 tysięcy mil. Po przybyciu na orbitę Księżyca Armstrongowi powiedziano, że najpierw powinien się wyspać, aby być dobrze wypoczętym, gdy stanie jako pierwszy człowiek na Księżycu. Jednak w krótkim czasie program został zmieniony, bo Armstrong i Aldrin nie byli po prostu zmęczeni. Kapsuła Apollo 11 została ręcznie skierowana na miejsce lądowania. Dziś manewry lądowania i dokowania promów kosmicznych są prawie zawsze w pełni zautomatyzowane. Według opisu astronautów lądowanie trwało tylko półtorej minuty. I było bardzo miękkie. Następnie nadano komunikat radiowy do Houston, który brzmiał po prostu Houston, tu baza. Orzeł wylądował. Armstrong przystąpił do otwierania kapsuły. Ponad 100 milionów ludzi obserwowało, jak pierwszy człowiek postawił stopę na powierzchni księżyca o 22.56 czasu Houston. Wydarzenie to było transmitowane na cały świat. Zanim stopa Armstronga dotknęła pyłu księżycowego, wypowiedział on legendarne słowa: To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Armstrong spędził na księżycu dwie godziny, spacerując, zbierając próbki skał, umieszczając seismometr. Księżycowy, urządzenie do laserowego pomiaru odległości między Księżycem a Ziemią oraz wmurowując tabliczkę pamiątkową. Słynna jest scena, gdy Armstrong wbił w księżycową ziemię flagę USA. Krytycy i teoretycy spiskowi twierdzili potem, że flaga nie powinna była trzepotać, bo na Księżycu nie ma wiatru. To nieporozumienie mogło zostać wyjaśnione nieco później. Ruchy były spowodowane drganiami masztu, flaga została przygotowana i wzmocniona tak, aby była dobrze widoczna w księżycowej atmosferze. Przez cały ten czas astronom Astronauta poruszał się bezpiecznie i każdy ruch był precyzyjny. Później Armstrong powiedział, że chodzenie po Księżycu było łatwiejsze niż się spodziewał czuł się tam bardzo spokojnie i miękko. Najdłuższy dystans, jaki przeszedł Armstrong, był długością boiska do piłki nożnej i zaprowadził astronautę do dołu znanego teraz jako East Crater. Ślady stóp Armstronga są widoczne na Księżycu do dziś, bo powietrze na Księżycu jest naprawdę całkowicie nieruchome. Na początku astronauta nie mógł poczuć zapachu Księżyca. Grube kombinezony kosmiczne nie przepuszczały absolutnie nic z powietrza zewnętrznego. Gdyby Armstrong był w stanie poczuć zapach, powietrze byłoby lekko stęchłe lub siarkowe. Astronauta poczuł coś w rodzaju zapachu później w kapsule kosmicznej, gdy zdjął hełm, a resztki księżycowego pyłu na stopach Armstronga wydzielały zapach, jak to mówił, jak po fajerwerkach. Na księżycu Armstrong otrzymał telefon od prezydenta USA Richarda Nixona. W rozmowie, która trwała mniej niż minutę, prezydent podziękował astronaucie i pogratulował mu lądowania. Po powrocie do kapsuły kosmicznej, mężczyźni w końcu ucięli sobie drzemkę. W 1969 roku nie podano do wiadomości publicznej faktu, że Armstrong i Aldrin uszkodzili część przełącznika zapłonu silnika startowego, gdy wchodzili do kapsuły w skafandrach kosmicznych. Mężczyźni umiejętnie zastąpili tę część kawałkiem szpilki. Po latach Armstrong powiedział, że NASA ściśle ograniczyła czas przebywania na Księżycu, bo istniały poważne obawy o trwałość skafandrów kosmicznych. Na księżycu po jasnej stronie temperatura sięga nawet 130 stopni Celsjusza, w zależności od kąta nasłonecznienia od słońca. Po dalekiej stronie i ciemnych kraterach temperatura sięga nawet minus 160 stopni. Brak normalności po powrocie Minęły tygodnie, zanim Armstrong i jego koledzy mogli wrócić do normalności, nawet po udanym powrocie. Nasa wyłowiła kapsułę z oceanu. Zaraz potem astronauci musieli przejść ścisłą kwarantannę. W latach 60. nikt nie wiedział, czy na Księżycu znajdują się zarazki lub toksyny, które mogłyby być niebezpieczne dla ludzi. Armstrong Audrey i Algernie Collins spędzili dni w maleńkiej kapsule mieszkalnej, która była hermetycznie odcięta od świata zewnętrznego. Mieli kontakt radiowy, ale poza tym byli całkowicie zdani na siebie. W ciasnej stacji kwarantanny znajdowały się piętrowe łóżka, miejsce do siedzenia, toaleta i mała kuchnia wyposażona w jedną z pierwszych w historii kuchenek mikrofalowych. Życie Armstronga po lądowaniu na Księżycu. Po tym jak minął początkowy szum wokół szaleńczego sukcesu lotu kosmicznego, Armstrong zadeklarował, że nigdy więcej nie poleci w kosmos. Powiedział, że misja była doświadczeniem życia i był z tego zadowolony. Mężczyzna nie zrezygnował jednak tak szybko z doświadczania ekstremów. W 85 roku wziął udział w ekspedycji na biegun północny, której przewodził m.in. zdobywca Mount Everest, Edmund Hillary. Armstrong dotarł na biegun północny 6 kwietnia 85. Oprócz kariery zawodowej, pierwszy człowiek na Księżycu był zapalonym miłośnikiem przyrody. Jak sam twierdzi, kochał piękno Ziemi, a jego zaangażowanie w kosmos uświadomiło mu, jak wyjątkowe jest to miejsce i ludzkie życie. Armstrong rozpoczął swoje przygodowe życie jako skaut w grupie kościoła metodystów, ale sam nie był szczególnie pobożny czy religijny. Armstrong opisywał siebie jako racjonalistę, który w pełni oddał się naukom przyrodniczym. Po wielkich sukcesach życie astronauty było w większości spokojne. Był dwukrotnie żonaty i miał troje dzieci. W maju 2005 roku Armstrong, skądinąd tak wycofany i skromny, znalazł się w dziwnym sporze prawnym. Przez 20 lat solidny astronauta chodził do tego samego fryzjera. Armstrong Podzielił się z fryzjerem Markiem Seismorem wieloma anegdotami ze swojego życia. Spór prawny powstał, bo okazało się, że fryzjer sprzedał obcięte włosy Armstronga kolekcjonerowi za duże pieniądze. Podobno pewien prywatny maniak księżycowy zapłacił za prawdziwy pukiel włosów Armstronga aż 3000 dolarów. Sąd dał Seismorowi wybór, zwrócić włosy lub przekazać dochód na wybraną przez Armstronga organizację charytatywną. Sizmor zdecydował się zapłacić. Ten ciekawy fakt jest opisany w najnowszej autobiografii astronauty. Oprócz tej bardzo osobistej książki, Armstrong był współautorem kilku książek, które dotyczyły bardziej lądowania na Księżycu, a mniej jego osobowości. Jest jednak jedna rzecz, którą mężczyzna trzymał w tajemnicy nawet przed swoim autobiografem i najbliższymi krewnymi. Dopiero po jego śmierci w 2012 roku wdowa po Armstrongu, Carol, znalazła pudełko z dziwnymi rzeczami, których nigdy wcześniej nie widziała. Pudełko zawierało małe części techniczne i aparat z lat 60. Później, Okazało się, że wszystkie te przedmioty pochodziły z kapsuły lądownika Apollo 11, a aparat fotograficzny był oryginalny to dokładnie ten, który był z nim na Księżycu. Kolekcjonerzy z pewnością zapłaciliby za te pamiątki miliony, skoro troszkę włosów Armstronga jest warte 3000 dolarów. Dlaczego Armstrong ukrywał posiadanie tych rzeczy przez całe życie, pozostaje tajemnicą dla jego rodziny. Armstrong, który od pewnego czasu miał problemy z sercem, zmarł w wieku 82 lat na skutek operacji wszczepienia bypassów. Tak więc na nawet solidny żołnierz marynarki wojennej i astronauta ma swoje tajemnice w szafie. Co sądzisz o tym zaskakującym znalezisku po śmierci Armstronga i wszystkich innych, mniej znanych faktach dotyczących lądowania na Księżycu? Do następnego razu w The Simply Space.